Cześć, tu Michał i dzisiaj jest ze mną Bizon, Waltra i sąsiad tam jest New Holandem, Cześć, to Miki. Tam sąsiad, no. Sąsiad, jak widzicie, no... Jestem, potitam ci. Nie będzie słychać. Albo Bizon właśnie. Bizon po odnowieniu wjeżdża sobie w pole. Ale szybko, napierdolę. No i tak, jedziemy sobie dzisiaj ze żniwami pszenicy, właśnie takiej jarę, ozimej. Ja tak. Naprawdę zapierdzisz tym Bizonem. No, masz, no pust. Ile ty jedziesz? 12? Dycha. Dycha? I tak no, szybko? Tak, idzie se. Dobra, ten, fajny ten Bizon, ładnie po boku malowany w ogóle. Wiem, że kabina jest za niska, bo ktoś tam pisał, znaczy nie ktoś tam u nas, tylko ogólnie na Facebooku zhejtowali tego Bizona. Ale ja po prostu jak wybieram... za niska? Nie, no niby za niska, ale ja nie wiem. Polska dobra, taka jest kabina. Dobra, ciul. No, pisali, że za niska kabina, a ja nie wiem, ja się nie znam. Ja tam niewydanych modów nie dostaję za dużo i ten, no, ale mam... Bizona pobrałem, bo nie ma fajnych Bizonów za dużo do farminga, tylko właśnie ten, co ja grałem. A tam gazu dał, kurde. I Z058 są tylko jeszcze fajne do farminga wydane. I BS jest jeszcze fajny. No a tak to no, trzeba było... albo hydrostata trzeba było sobie kupić. No albo hydrostata, ale to ten odmalowany to zawsze lepiej, bo wiesz co gdzie. A w tym roku nie było planowane dużo zboża, więc takiego prętka dostaliście, że niby sprzedane, ale jednak nie. No i ty dużo sumy nie masz, a ja mam do koszenia 11 hektarów prawie. No jak ty tam wiesz, kiszonek nie masz, traw nie masz. No a tu jednak trawa, kiszonka, wszystko. Ale i tak mam większy areał, nie? No, bo na a jakoś tak wyszło, że a nie, bo teraz w tym sezonie to się na pole z kukurydzą. Lubię też rzepakiem. No ja też tam muszę trochę. A może resztę zbożem zobaczę. No ja muszę gdzieś rzepak walnąć, żeby ten trochę tam tę ziemię użyźnić, czy jakoś tak to się mówi, żeby ten. O ja tak myślałem nad burakami, ale. No to wszędzie łubin na pier... no, to tam jest ziemia. Tam orać nie trzeba. No. Tak no i ten, jak kupię sobie pole, to zobaczę co tam na nim będzie i jak tego, no to... No... O takie pole, ten ofertę dostałem 4,5 hektara, tylko trochę błota jest. Nie błota, tylko mokra ziemia. Mokra ziemia, to dobrze wiesz. Wyrosło, nie? Jak kto sieje błoto, to zbiera złoto, nie? No, to pan Z tak powiedział. Co? Ten, co wagony tam kupuje. Kurami. Ano. To się chyba tak powiedział kiedyś. Jak siewnik ustawialiście. Pamiętasz, ja byłem do... u ciebie po to? No, ale to było kiedy? To już dawno było. Nie, no w zeszłym roku na jesień. Na pewno nie. No tak. No mówię ci, że nie, bo wtedy ciebie nie było. Na chwilę tylko byłem. Nie wiem po co byłem, ale tak na chwilę przyjechałem, może na 10 minut. To w czwartek był. To było w czwartek, ja pamiętam. I zaczął padać deszcz, pamiętasz? Nie, jak ja siałem, to wszystko zasiałem za jednym razem. No ale... I to nie było w deszczu, bo siedziałem na siewniku i jeszcze chory byłem wtedy. No, pamiętam, że ten... A to może już miałeś wtedy posiane, ale to może kiedy indziej mówił rzeczywiście. Patrzcie, nawet bo kosa nie... To wtedy, co chyba miałem kukurydę i ten kawałek sialiśmy, to na pewno. Nawet kosa nie chodzi w tym bizonie. Ale idzie jak przecina. No. Żeby nie było, że taki idealny ludzie napiszą w komentarzach, że chujowy i w ogóle. Się no, ci tam ze środowiska farminga oczywiście, halo. Nie no, ładnie. Teraz mamy dwa kombajny i jeden każdy żółty. No dobra, ty masz pomarańczowy, no ale... Mój trochę wyblak. Dobra. Tak, jedziemy? Nie no, twój powinien być żółty. No taki jest. A mój nie jest chyba tak pod oryginalny kolor. Bardziej tamten już ładniej wyglądał pod oryginalny kolor. No bo trochę złą farbę kupiliśmy, nie pamiętam. Ej, nie wiem jak będę ten malował ciągnik, nie? Czy czasem sobie czerwonego nie zrobię. Wiesz kiedy ja to słyszę. Ale nie, teraz tak się pytam ciebie. Zrób se niebieski. Czy czerwony, czy taki żółty zostawić? Niebieski. Niebieski. Nie. Czemu? Pewno nie. Nie podoba mi się niebieski ciągnik. Czemu taki nie chodzą trochę? O, nie, coś ty. Jak już o zielony, taki bardziej do Fenda i do Jundira pasuje. Do Jundira, no i do mojej 30 przede wszystkim.
A nie, to żółty chyba, żółty będzie. No, bo tych czerwonych ciągników na wsi pełno, żółty No znowu. ale u nas na wsi są tylko chyba. No Nie czerwone wiem, były no. dość. Ile jeszcze jest jak czerwonych? No, ten, na mojej ulicy są 2, 4, 6, 6, Jestki. 8, a 30 czerwone u nas. To na mojej ulicy jest jedna, potem druga. Nie, na mojej ulicy są dwie. Dwie, trzy, 30 są czerwone, chyba. Jak najwięcej, bo ja tutaj mam obszar, tak wiesz, do Baranowa, aby. Się Baranowa nie liczę. I No to tak, potem. cztery będą pewnie czerwone, no bo tam pewnie ta idzie jakaś czerwona jest. No, bo tam Pan rzadko jestem. Rafał. No, on ma chyba czerwoną, nie? No na pewno. No. I jeszcze tutaj żółtą, to tutaj koło mnie jest ten pan Lechu ma. Boże, po co ja to mówię? Jaki pan Lechu? No, ten. Czar nie ma? Nie. Z Grunwaldzkiej, znaczy z Grunwaldzkiej, mieszka gdzie indziej, ale z Grunwaldzkiej. Aha. No, to ta jest jedna żółta 30 i to tyle. No, Na nie. Kowalewcu jeszcze jedna. Gdzie? No, pan Z. To Pan koło Z? mnie nie opole. Gdzie? Kto ma pole? To teraz w Baranowie ma ten. Jedź z tym takim podnośnikiem z przodu. Ten od Waltry? Nie, na Kowalewcu. Jak jedź na Sośnicę? No. Koło pana P. Od niego przyczepę taką szarą pożyczałem zawsze co roku. A ten! No. A, to tam jak już jedziemy na Kowalewiec, to tam jest jeszcze jedna czerwona 30. U pana. Ano, no to czerwonych jest dość dużo. Zielonych chyba dwie są tylko. Moja i pana P. Tak. No, tylko że moja To jeszcze 20. jedna, to pana G jeszcze. Czyja? No, tego co ma co ten. To tapczany szyi, ale jego brata. Tapczany, kurde, Gienek, my to taki ten, takie szyby dajemy, że ja nie wiem o co chodzi, nie? No co Dobra. tapczany szyje na ten, naprzeciwko starej remizy. A! Zielona 30? Kto to może być? No oni tam mają też z turem. Znaczy się ona była kiedyś zielona, teraz jest taka wiesz, od węgla i w ogóle. A ten! Dobra, wiem. Pan G. Na Kościelnej on mieszka. Tak. No, ale jeszcze jest żółta 30, wiesz gdzie? Za gliniankami tutaj. Oni mają żółtą, a nie czerwoną? Żółtą. Żółta, no bo ja ten trochę z garażu dostałem. Chyba żółta, jak dobrze pamiętam. Ty wydaje, że czerwona, taka trochę już wybraknięta. O nie wiem, bo tylko jedna brama, jedna część bramy była od garażu otwarta. Nie widziałem dobrze. Ale dobra, mniejsza z tym. Bo tak to wszystkie czerwone to są u nas odpicowane jak. No w sumie tak. Nie, no tylko jedna na mojej ulicy. Nie. No ale też mam maskę ładną, też jest taka umalowana nawet. Nie, nie ta, co ja na żniwa chodzę, tylko ta druga. A, no. O! Oni Nie jeszcze wiem. mają? Chyba żyje. O Boże, tu się ten rura jeszcze do końca nie zdążyła otworzyć z tym bizunie, nie? Bo tu wiecie, hydraulikę zamontowałem. I już sypie, nie? Dobra, jedno wymuciłem. Aha. Ty, a ja w sumie? Policzmy, że objechałem dwa razy dookoła. Dwa zbiorniki. A widzisz? A ja namuciłem z tego pola dość dużo, ci powiem. Daje równo. Około 18 ton. A tutaj hektara nawet nie ma. Widzicie, nawet na podejście sobie można rurę składać, jak się chce. No, tam trzeba siłownie tylko przepchnąć. Nie, tu nie. Nie no, tam wiecie, wynsz się odkręca i się samo składa. Tak. No tam na te tytki pospinam. Tylko jestem ciekaw, jak ta wajcha się zapina na hydraulikę, nie? No ale to już szczegół. Klawiesz Może hydraulik. jest taka, wiesz, taki na zablokowanie. Albo ten, albo siłownik trzyma. No na magnie zej. No nie, bo ona On. się zapina. To jest animacja zapinania. A. No, sieczkarnia taki też kolor, taki różowy, taki ładny. To się taki łososiowy bardziej, bo znawcy kolorów powiedzieli lepiej. No i Tak. taki ładny łososiowy, ale no widzę ogólnie fajne, no ta sieczkarnia wolałbym niebieską, wiadomo, nie? Ale no, może być. A nie szło wybrać? Nie ma A żadnej lipa. konfiguracji ten bizon oprócz sieczkarnia,
bez kabiny i tak dalej. No to jest taki ten patry jak Patryka, tylko że ładnie, że się czkarnia jest lepiej zrobiona i ten, i tyle, i kolory zmienia, nie? A. A ten Arka fajny jest, ale i tak nie może go wydać, ja to wiem. Czemu nie? Przecież Dyrygians to by normalnie go pozwał przecież. Bo on nie modelował go ani nic, tylko po prostu to jest Giantsa po edycie, nie? A. Takie buty. No bo z płatnego DLC nie możesz wyciągać modów i edytować. No z podstawki gry chyba może, bo ten tam parę osób na modhuba nawet to sobie. Podstawki tak, ale tak to chyba nie. No z DLC chyba nie można. Ale trochę dziwne, nie? No nie wiem, no niby tam wiesz, bardzo dużo skryptów do niego nakładnie. Niby ten Bizon ma błędy, ja nie widzę w logu czysto na razie. No nie wiem jak się mapa wczytuje, bo nie patrzę, nie wiem czy to jest. Ale nie wiem czemu jak na shaderach nagrywasz, nie? No. To są odczuwalne lagi jak się ogląda. To się wydaje ci. Nie, ale naprawdę. Nie, bo ja lagów w grze nie mam nawet. To masz? Nie mam lagu w grze, ja mam trudną grę cały czas. No ale na odcinku, jak oglądasz odcinek, oglądasz czasem odcinek? No czasem, to napiszcie ludzie w komentarzu, czy są, czy takie, są lagi. Takie lagi, takie wiecie, nie że lagi, tylko takie małe lagi. Takie no, ścinki. Ścinki minimalne. I ten, jeszcze możecie łapkę w górę zostawić i subika, jeżeli nie są. O tak, subika tak. I jeszcze możecie zrobić takie coś, taki mik, że napisać jak Miki chce hodować owce, ile ma płacić tak jakby miesięcznej kwoty od wynajęcia, jak tam temu panu, co mu będzie. Rady się sezonowo. Sezonowo, raz na rok. No co owczarnie będzie mu wynajmował i kawałek placu, nie? No, w sumie tylko owczarnie, no bo tam co? Pacisko. Kawałek placu. Pacisko. Pacisko. No to cała owczarnia to jest pacisko. No nie pytanie, ale kurwa nie do końca. Pół swojej działki pan mu będzie wynajmował. O, tak można powiedzieć. No ogólnie widzę trochę zaczął kopić po tym remoncie, nie wiem czy tam farba się gdzieś do silnika dostała czy co. Bo ja tak myślałem, cena 3000, Michał mówi 4, także 4000 może by była dobra. A jak będzie więcej to nie wiem czy pójdę tą hodowlę. No to napiszcie, bo szkoda, że tak późno powiedzieliśmy, bo teraz to może mało kto już oglądać, nie? No bo która to jest pewnie połowa gdzieś odcinka, nie? Już 15 wyjdzie. Właśnie. Teraz ci powiem 13, 12, dobra. Nie, to może jeszcze ktoś będzie oglądał, no, bo to tak. Niby 13 minut to nie jest tak dużo, nie także. No, odcinek ogólnie nagrywany w niedzielę na poniedziałek. No i mi tu no. Dzisiaj już skończymy grać, żeby można było jutro jak odcinek wydam, żeby można live'a było odpalić, wiesz? Tak. No bo ten, bo se wyrenderuję, wrzucę se i wiesz, i jutro opublikuję jakoś od rana. Praktycznie będą dwa odcinki dziennie, nie? W ciągu doby, nie? Wczoraj tak no, było. No niby tak, no. Dwa odcinki w ciągu doby, ale no ja chcę, żeby te odcinki po prostu od rana były, żebyście mieli co robić od rana, a nie że... Bo ja wiem jak to jest po mnie, że od rana lubię sobie oglądać YouTube, nie? No ja tak samo, albo... Bo wieczorem mi się nie chce. Wieczorem to jak jakieś są takie, wiesz, aferki czy coś. Nie no, wieczorem to ja głównie mnie poza domem zazwyczaj nie ma, nie? A jak no to... ale jak już wieczorem, jak przyjdziesz, nie i tak. Pójdę spać. Jest tak późno, że to już mało kto jeszcze siedzi. Ogólnie Facebook to właśnie was pozdrawia. To ale szkoda, że ta kosa jest zanimowana, myślę, że jest tam chociaż w środku, nie? Bo u Arka nie, są wycząsacze z tyłu animowane, całe bizon się częściej i kosa też jest animowana. I nawet to, co tą kosę napędza. I to coraz wolniej i szybko napierdala, nie? Dopiero potem. No, to taki, nie wiem jak to się nazywa. No ten, no nie wiem jak to, kosa, no kosa po prostu. Tak, ale to co napędza taki ten. No nie wiem, ja to wymieniałem w tym bizonie raz. A ja tak tam głowiczkę taką to tam jest. To taka głowiczka, ten, jak masz w ciągniku do skręcania, tak, nie? No. To samo jest. Tak, taki drążek. No, do tego drążka to się wkręca. Końcówka drążka to jest o tak, no, tak jak. Końcówka drążka kierowniczego. Ale nie. Przy kosie. Boże. No ale no, takie samo jak przy kosie w bizonie praktycznie. Bo pan mówił ten, co z nim właśnie składałem, ale żebym krzywo pojechał. Co z nim składałem. Aż mnie lagi złapały, ej. No właśnie widzę, bo mi shadery się bagują, to znaczy, że tak jakby cię wywalało i wwalało na serwer, wiesz?
to coś od neta po prostu, ale nie wiem, bo nikogo u mnie, znaczy nikogo, nikt od mnie z internetu nie korzysta w różnie, ale to pewnie przez tą pogodę zagmatwaną, bo teraz znowu leje cały czas deszcz u nas ludzie, no jeszcze czas, no Teraz średnio raz nie. na 2 dni pada i jest zimno, nie? No, ale pewnie wieczorem będzie padać. No ale już ten deszcz nic nie da oprócz tego, że może uprawy popsuć trochę, no ale... Ja wiem, po prostu popsuć. No buraki kukurydzy nie, no ale zboża o zimę, no to może trochę za bardzo nie zlać. Nie, bo teraz białko się będą wykształcać. Ale jarę będą i tak lepsze. Moim zdaniem jarę w tym roku będą lepsze. Ja wiem, i tak będzie słaby prąd w tym roku i tak. Nie, o zimie jęczmień 7 ton ktoś namucił. To No, się nie ale to można już na zrobić. dobrej ziemi, nie? Nie wiem, nie wiem. No. Ej, a na słabe ziemię jakie zboże się sieje? Żyto, albo owies. No to ja będę sobie musiał ten. Tak już patrząc u mnie na przyszłość, no to wiem jakie zboże tam siedzi, bo tam zazwyczaj jakby kukurydza rośnie. Raz tam było zboże, ale nie pamiętam się jakie chyba. No, po kukurydzy to już tam może jęczmień w sumie walnąć, bo jęczmień też dużo nie potrzebuje. Ale mówię, że w realu. No, mówię, o realu mówię, bo A, ja jęczmień myślałem, też że dużo nie o ten, potrzebuje. że tam nie ma kukurydzy koło chaty. O, aż Michał chyba poszedł na ZW. Ty, Marzena tam dzwoni, się dzwoni, krzyczy. To A jej po czemu? po kolację mam tam troszkę. Ale to A. wiecie, ja tam sobie z kolacji to tam sobie zrezygnuję, żeby ponagrywać. A, schudni. Jem i chudne, nie? Jem i nie tyję. Jem i nie tyję, o. Czekaj, al diedy na bycie zrobię. Żeby chudy sobie włączyć z powrotem, bo sobie ładne zdjęcie pierdzielone, że sobie stanąłem w pszenicy i załapałem bizona i waldrę na jednym zdjęciu. Ej, ci tak powiem szczerze, że z tych dwóch pól nie nagnoję wszystkiego. No, brawo. Ale to nic, tam to się, albo to się rozsieje, taki nawóz. No, ale taki nawóz to nie ja tu wjeżdżam w kolejny przejazd, nie? A tu ja patrzę, ja tu zbiornik mam zaraz pełny. Ale we farmingu to samo. No. Tak, to kurde, to byś chciał jak najwięcej nagnoić. O, suba dostaliśmy. Dzięki to suba komuś. Jest rzadko kiedy to się zdarza na odcinkach, nie? Ale się zdarza czasem. No czasem, ale to już naprawdę musi być coś. Ciekawe od kogo. Nie wiem, nie chcę sprawdzać. Pozdrawiamy, jak dałeś suba. Pozdrawiamy, Jak dałeś pozdrawiamy. suba przed 19 w niedzielę. No. Ciebie, znaczy się, no, 2300 ludzi dało suba przed 19 w niedzielę dzisiejszą, no bo. Na pewno. No, musieli, nie? No inaczej to nie miałem wyboru. O, w niedzielę pomiędzy 18:40 a 18:44. O, jeszcze O. lepiej. Z dokładnością do 2 minut. No, czekaj, ile to ja już mam tego odcinka? 18 minut, aby kurde. To tą pszenicę do końca zdążę wykorzystać na tym odcinku. Nie, to tak, żeby było chociaż 20, bo teraz jak jest tak mało minut, to tak się jakoś dziwnie patrzy. No, bo ja zauważyłem, że te dłuższe odcinki mają większe wzięcie, nie? Bo tak patrzę, bo przez mamę wszystko, nie? Bym poszedł cięcie zrobić, ale już mi się nie opyla, jak to mam już praktycznie koniec, jeszcze z 2 zbiorniki, maksymalnie. Czekaj, ile już tych zbiorników? 5 nasypałem może. To jest, ile tam? A jaki teraz ten, jaki tam ma zbiornik? No, 2,5 tony trochę. Trochę ponad. A ja mam 5 chyba 900. No to 2 razy taki. O. No. Ale nie, no bizon igualny, no podoba mi się w końcu, że mogę dychę sobie jeździć, a nie 7-8 na godzinę, nie? Czy no w realu i tak się jeszcze wolniej jeździ, ale wiadomo, nie? Farming, no to ból dupy miałem, że sąsiad szybciej popierdala, nie? No ale no, jakoś tylko. Dokładnie, tak było. Idę z Zichowi dał na turbo do Bizona i tyle. Do bizona? No. Aha, A ja! czym jesz? Myślałem, że ten. No tam widzicie, tu mi, O dlatego Boże. jest. Dlatego tam jest nieomalowane, bo tam turbo było wstawiane. Korki wszystkie były zdejmowane, z paliwo było spuszczone, olej wymieniony. Co się rzadko zdarza w bizonie, bo tu olej to raz na 5 lat jest wymieniany. Co ty gadasz? No a jak? Czemu co 5 lat? A po co część jagon jest tak mało używany? No co roku się olej wymienia, czy się używa dużo czy nie.
poeta, nie? Kurde, Ogólnie. wej, bez przesady, to nie chciałbym tego bizona od ciebie kupować. Nie, bo olej jeszcze ładny był, jeszcze może z rok pochodzi, jak wyminany był. Akurat spuścił mi pokazywał. Bo do odkładni mi chciał dać, jak mówię, panią, takie odkładnie, znaczy panią, nie wiem, tam no po imieniu, wiadomo, nie? I ten, mówię, takie mam parę odkładnie, że to nie trzeba, że to aż ten, oczekuję, jak się maluje olejem przepadowym. Szprajem tam pierdolę, czerwonym i kurde. Dobra. Jeszcze ten, w tą i z powrotem i będzie trzeba się wysychać, nie? No, Waltrą sobie wjechałem trochę na pole, bo wygodniej będzie. Ale ładny kurzyk jest z pysieczkami. Podoba mi się. No, na pewno dużo osób skejtuje, że ten widzę takich jak i owaki, ale fajny jest. O tak, ja nim jechałem. Aha, leśnica chyba podbita, jedna, druga. No. Chyba. Ej, a co, bizonem jechałeś? Bo we Waltrze ostatnio jechałem, wiesz. I co? No, nie wiesz? Nie. Tego możesz nie mieć? Nie, gaśnica jest na walce. Jest? Jest, włożyłem z powrotem. To dobrze. Czyli chyba, że po tym ostatnim razie, co mi pomagałeś, to tam pryskać. No, to wtedy ci wyciągłem. Nawet nie zwróciłem uwagi, czy jest. Jej, jest. No, ale nie. Już nie mam normalnie tematów do gadania, bo chyba wszystko, co mieliśmy z Binkiem wygadać, to wygadaliśmy normalnie. Ać. No. I ta słoma raczej pójdzie na sprzedaż, bo jeszcze dużo mi zostało, a nie pomyślałem, że mam się czkarnię w sumie. A nie, chyba pomyślałem. Nie wiem. Nevermind. Się przyłożę najwyżej, jakby się nie będzie chciał prasować. Ale zawsze poprasować trochę ten. Bo to jedyne pole, jakie na słomę raczej będę dał, bo obec pójdzie na sieczkę, bo miski wyszedł w tym roku strasznie. No Kurde, i. ja bym sobie posprzedawał tą słomę, ale no gnój jednak to gnój, nie? Jo. Ty albo może sprzedać tą słomę. Kupić je nawozu, tylko więcej już. Za to, co za słomę, to kupić nawozu i oprysku i koniec. Boż. No tak, no bo to się chyba będzie bardziej opłacalny interes, bo ja teraz będę musiał rozwozić gnój, później przyorać albo coś, a tak se rozsieje i koniec. Dobra, muszę drugą plandekę odkryć. Czy drugą plandekę, drugą przyczepę. Na pierwszej se Ja założę już tą. cały czas namuciłem. Przyczepę czy zestaw? Zestaw. Z tego mojego? No z tego mojego cały zestaw namuciłem i teraz prawie przyczepę namuciłem. A, bo ty tam masz 20 ileś ton, nie? Zestaw. 26. A ja mam 32. No to wiesz, ja tu nie. Jak namucę to 20 ton, to będzie dobrze, nie? Chodzi tak, nie namucę. Ale 26, a 32, no to za dużo to nie jest. No. Nie, taka różnica wielka. No 6 ton. Dwa zbiorniki odbiją na pewno. No ogólnie będzie się taki szeroki po z serio takie zostały przydupa A mój zrobione. taki jeden. No nie no, jeden trochę. No jak ma 5900, no to 200 kilo, no to co to jest? No mówię, że 5 no. Jest. 5900. A tyś zmiennie jest. Nie, bo ten, jak akurat musiałem, to miałem 5, O miałem Jezu. 2,5 tony i było 48%, nie? I mówię, a ciul, będzie 5. Chciałem odpalić halogeny, nie? W bizonie są na czopie, nie? No. To coś źle kabelki tu podłączał i nie działają. A ja sobie halogena zrobiłem w 50. Boże, gdzie? Wiesz jak świeci? Gdzie? Kurde. Gdzie? Było gdzie. A to z tyłu to tam miałeś, to już zawsze. Miałem, ale tam żarówka się przypaliła, taka niebieska się zrobiła, nie? Kupiłem sobie żarówkę za 3 złote, łącznik za 2 złote i mam lampę za 5 złotych. Boże, to ci siądzie za 2 zł. Nie, ale żarówki dobre. To nie, nieźle. Żarówki dobre. Dobrej firmy. Bym włączył sieczkarnię i bym wam pokazał, że działa, no ale ten. Szkoda pasku, żeby naciągać, nie ma czasu. Ale Dobra. działa, ale działa. Ostatni już taki widzicie cienki przejaździk, no to jest dla was informacja, że trzeba kończyć. No to dzięki za oglądanie. Możecie zostawić łapkę, suba. Zawsze trzeba zostawiać, pamiętajcie, bo to motywuje.
Napiszcie w komentarzu właśnie, co myślicie o tych owcach Mikiego, ile tam ma płacić i w ogóle. No i trzymajcie się do kolejnych. Na razie, cześć. Cześć.